Witam was wszystkich. Słuchajcie, nigdy tak nie robiłem jeszcze. Z tego co pamiętam, to chyba nie. Przynajmniej na tym kanale, ale chyba na żadnym innym też tak nie robiłem. Słuchajcie, pamiętacie, jak Meksyk wcinał jakąś zupkę od widza, którą testował? Jakąś taką pikantną, chińską, coś tam. No. Słuchajcie, to powiem wam tak. Zupkę, no taką zupkę, no zupka, czy co, czy to było, był ten, nie wiem, coś takiego ostrego, nie? Słuchajcie, kupiłem coś takiego chińskie, tak jak tu widzicie, jest hot, ostre, pikantne. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to smakuje, znaczy się, czy jest takie, jak tu jest napisane, ostre. Zobaczymy. Ja to zrobię tak, żeby to nie było całkowicie jak zupka, tylko trochę mniej wody, żeby, wiecie, to było gęste, żeby to było, można było tak normalnie zjeść jakby spaghetti czy coś. Więc zobaczymy, przetestujemy to coś. Słuchajcie, ja nie jestem zwolennikiem takiego czegoś, bo to tak naprawdę to jest chemia i syf taki totalny, nie? Także specjalnie dlatego właśnie, dla kanału, dla was, przetestuję coś takiego. Zobaczymy, jak to smakuje i czy jest ostre. I czy jest zjadliwe w ogóle, nie? Zobaczymy to, a następnym razem kupimy może jakiś inny. I zobaczymy, czy to inne niby... Może nie ostre, bo jest więcej wersji różnych jakby smaków czy coś. Jedne są ostre, jedne są nieostre, jedne są jakieś tam sobie z czymś tam. Także zobaczymy, jak to smakuje i czy jest ostre i czy to się da jeść. Zobaczymy. Także słuchajcie, zaczynamy. Pewnie się zastanawiacie, jak ja to tutaj zrobię, żeby to zalać wodą gorącą, żeby to się zaparzyło, żeby to przygotować. A otóż to. Zaraz zobaczycie. Otóż to mamy kuchenkę turystyczną, którą używałem, pamiętacie, jak byłem na wakacjach. Także to jest to, że... Czekajcie, muszę tu... O, dobra. Jest podłączone. Garnek. Tylko słuchajcie, ja nie mam takiej turystycznej, że się odwraca i jest to trochę zbliżone bardziej do tego. Niestety ten garnuszek jest mały. Będzie stał bezpośrednio na tym gazie. Ale słuchajcie, żaden problem. No, żaden problem. Tu jest pstryczek. Kurde, słuchajcie, ja pstryczka wtedy nie używałem. Więc nie wiem, jak go użyć. Jak tego pstryczka użyć? Pojęcia nie mam. Nie wiem. Nie da rady. Płomień jest i nalewamy wodę, nie wiem, dużo tego nie będziemy nalewać, bo ja tego dużo i tak nie zużyję, bo chcę tylko zrobić, żeby to było zjadliwe, ale żeby to, patrzcie, no po prostu muszę to położyć na tym ogniu.
zrobimy trochę mniejszy płomień. Niech się gotuje. Słuchajcie, przygotujemy to w taki sposób, że ja tego nie będę całkiem nie będę tego zalewał, żeby to robić z tego zupę, bo nie chcę tego jeść jako zupę. To jest niby zupa, ale słuchajcie, zobaczymy. Na razie to tutaj wrzucimy. I teraz tak. Tworzymy to. Wygląda tak jak teraz. No mamy chiński makaron, nie? I jakieś tam przyprawy. Ciekawe, co to kurde jest. Dobra. Pewnie to jest to coś ostrego, albo tutaj jest to coś ostrego. Więc teraz tak. Zróbmy to tak, że ściśniemy to tutaj. Aha, to się tak nie da. Dobra, słuchajcie, strzałeczki pokazują w dół, więc rozpierdzielimy to w dół. I co my tu mamy? Mamy tutaj proszek, o, ciekawe. Czosnkiem czuć. Czosnku jest bardzo dużo, ale zastanawia mnie to, bo jak na razie powiem wam szczerze, że nie czuję nic ostrego w tym. Aczkolwiek zobaczymy. Zobaczymy jak to. Może jest coś ostrego. Zobaczymy. Jak to będzie smakować. To mamy zalać do tego miejsca. Ale ja zaleję troszeczkę mniej. Dlatego, że ja będę chciał to uparować i żeby to było jak spaghetti. Słuchajcie, to się już powoli zaczyna gotować. Bardzo, bardzo wydajna jest ta kuchenka. Te butle gazowe na bardzo długo starczają. Powiem wam szczerze, że tak jak widzicie, nie, dopiero co włączyłem i bardzo szybko się zagotowuje woda. Bardzo szybko się tutaj przygotowuje jedzenie i dania, takie jak ja robiłem. Bardzo, bardzo szybko się nagrzewa. I tak jak mówię, no bardzo szybko się gotuje. Jest bardzo wydajna. I słuchajcie, i już tak naprawdę woda się zagotowała. Patrzcie. Także już mamy. Czekajcie, tak ustawię, żebyście mogli widzieć, jak to będę zalewał. Tak jak widzicie, woda już jest gotowa i już można zalewać, więc ja chwilkę ją pogotuję. W sumie można już wyłączyć. Specjalnie rękawiczkę, żeby się nie poparzyć, bo to na pewno nie jest... Dobra, wystarczy. Więcej tego nie będziemy dodawać. I teraz to zakryjemy. Tak jak sami widzicie. Zakryjemy to. Niech to sobie, niech to dojdzie, bo to 5 minut. 5 minut, nie, 3 minuty, ale 5 minut damy mu. I w sumie słuchajcie, no i teraz poczekamy, aż się przygotuje, aż to te 5 minut minie i będzie gotowe do spożywania. Przetestujemy coś takiego
fajnego. Wyłączymy ten butle z gazem, żeby już tam nie była ten. Bo chociaż w sumie powiem wam, nawet ten garnek się nawet nie nagrzał aż tak, żeby go nie można było dotknąć. Ty no serio. Także bardzo szybko się to na tym przygotowuje. Muszę sobie kupić jeszcze butlę, bo to jest moja ostatnia butla. W sumie powiem wam szczerze, że ja kupiłem tą kuchenkę i kupiłem dwie butle. Jedną butlę miałem, kurde, nie wiem, z 10 razy ją użyłem. 10 razy ją użyłem. Bardzo szybko się, tak jak mówię, grzeje. Także nie ma problemu. Sami widzieliście, jak bardzo szybko się woda ugotowała. Tak samo jak przygotowywałem dania, no to też bardzo szybko, nie trzeba długo. I dlatego, tak jak mówię, no 10 może dań, 10 razy użyłem na jednej butli. Ta dopiero, który raz? Raz, dwa. To jest trzeci raz, jak ją użyłem. Także jeszcze dużo jeszcze można użyć. Będę musiał tak zakupić, bo to jest ostatnia butla z gazem. I cóż, no zobaczymy jak będzie smakowało, jaki będzie miało, no, czy będzie to zjadliwe, czy będzie smaczne i jak bardzo ostre jest. Bo słuchajcie, są jeszcze różne takie właśnie wydziwiane, ale te chińskie, gdzie masz tu po chińsku napisane, coś tam jest ten, nie te, wiecie, winiary tam jakieś takie w paczce, bo to nie są chińskie, tylko to są zwykłe zupki. I będę, słuchajcie, to jest pierwszy test, ale zamierzam testować więcej takich. I z tą, jakby to powiedzieć, te ostre, bardziej ostre, będziemy sprawdzać, które tak naprawdę były, który z tych zupek, czy, no to są zupki, to jest akurat zupka, są takie pewnie spaghetti, czy coś tam, nieważne. Takie zupki będę kupował takie w takim pojemnikach, czy tam takich normalnych. Będziemy testować, ale tylko te, no zobaczymy, no bardziej sprawdzimy najpierw same te, które są ostre. Więc jutro pewnie zakupię jakieś inne parę sztuk, takich tych ostrzejszych. Znaczy ostrzejszych, zobaczymy, które będą które z tych produktów będą te takie naprawdę ostre, gdzie będzie się czuło, że to aż pali, tak? Także zobaczymy. Na razie zobaczymy to. Ten pojemnik po tym jedzeniu zostawię, żeby potem można było wam pokazać, żebym mógł wam pokazać, żeby można było odróżnić, które są tak naprawdę, jak ktoś lubi ostre, które są te najostrzejsze, które są te takie naprawdę ostre i naprawdę dla tych, którzy naprawdę uwielbiają takie bardzo, bardzo ostre dania. Także zobaczymy. No zobaczymy, jak to będzie ten, kurczę, nie mogę się doczekać, bo się zastanawiam, jak to będzie wyglądało z tą ostrością tego. Bo wydaje mi się, że pewnie nie będzie za bardzo ostre. Ja nie powinienem w ogóle jeść ostrego. To załóżmy pierwsze. Ale tak dla testu tam te parę takich zupek raz na jakiś czas, czy tam jutro, jak zakupię parę takich tych i zobaczymy, które tak naprawdę są ostre, które są naprawdę takie, które palą w gardle. Także to będzie tylko taki pierwszy test i potem zaczniemy testować różne takie właśnie wydziwiane dania z takich właśnie 5-minutowych dań
czy 3-minutowych. To jest akurat 3-minutowe. Ja to przetrzymam jeszcze chwilkę, żeby było tam te 5 minut, żeby to na pewno dobrze się przygotowało. I zobaczymy. Drugie, słuchajcie, tak naprawdę chyba troszkę i tak za dużo tej wody wlałem, bo nie chcę tego, nie chcę to za bardzo mieć jak zupę. Tak naprawdę chcę to mieć takie troszkę gęste, takie wiecie, jakby spaghetti czy coś. Ale zobaczymy, zobaczymy. Są jeszcze spaghetti bolognese, są spaghetti różne, ale to takie już to nie są chińskie, tylko to są nasze takie, kurwa, tam wiecie. Też przetestujemy, zobaczymy. No i cóż, słuchajcie. Myślę, że już będzie gotowe. Myślę, że będzie gotowe i myślę, że będzie to gęste, bo coś mi się to wydaje, że to chyba za gęste nie będzie. Czekajcie, ja wam pokażę tutaj troszkę, albo nie. Inaczej to zrobimy. Wezmę to do ręki, żebyście mogli zobaczyć. Żebyście mogli zobaczyć to, jak to wygląda. Widzicie? Wymieszam to jeszcze. I okej. Zapach. Zapach ma taki tego makaronu takiego. Wiecie, jak ten makaron taki, jak jedliście to, to powinniście wiedzieć, jak taki makaron ma zapach. Okulary mi zaparowały. Słuchajcie, jak na to, że to miało być ostre, to jak na razie to jest chyba czosnek. Co to kurde jest? Dziwne. Dziwne to jest. Takie gumiaste jakby. Patrzcie, takie coś. Trochę jakby ser. Powiem wam, tak, jest to coś tam ostre, coś tam czuć w tej wodzie, w tym, to było w tej przyprawie tam. Jakaś papryka czy coś dodatkowo, ale powiem wam szczerze, że jak na mój gust, to jest to zjadliwe. Ale jak na ostrość, to dla mnie jest na razie tak. Wiecie?
Dobra, słuchajcie, jakby to powiedzieć, jeszcze zjem troszkę, za chwilkę, nie będę tego całego wcinał, jeszcze trochę zostało, jakby to powiedzieć, w sumie powiem wam tak, ostrość od w skali do 10, 1. Jeden. Nie jest to takie ostre, jak to tam pisze, że jest bardzo ostre czy coś. To może ktoś, kto w ogóle ostrego nie jadł nigdy, to może by było to ostre, ale dla mnie od 0 do 10 to w sumie ja mogę dać 1. To nie jest ostre. Dla mnie to jest taka normalna zupka. I powiem wam szczerze, że parę jeszcze takich zupek wezmę, chociaż ja nie lubię, jak to jest takie rzadkie. Wolę, jak coś jest gęściejsze. Więc raczej będę brał takie, takie, gdzie będzie ostre, ale żeby to było gęste, jak się to zaleje. I w sumie powiem wam szczerze, że no nie jest ostre. Nie jest to takie złe. Da się to zjeść. Nie jest to takie, żeby nie było zjadliwe. Ale w sumie powiem szczerze, że ostrość jest dla mnie 1. Zobaczymy, jak będą następne. Także resztę zjem poza kamerą i to tyle by było. Pozdrawiam wszystkich. Subskrybujcie kanał. Lajkujcie. Komentujcie. Wiem, że oczywiście komentarze będą jak najgorsze. Ale komentujcie, jutro będzie test, oczywiście też czegoś takiego, może jedną jeszcze zupkę wezmę taką do testu, a tak będę brał takie, takie rzeczy, które są gęściejsze jak spaghetti czy coś tam, takie rzeczy. I żeby były ostre, zobaczymy ostrość tych dań i które tak naprawdę sprawdzimy, czy jest to zjadliwe i czy jest to naprawdę tak naprawdę ostre, jak przy niektórych jest napisane. Także zobaczymy i jutro przetestujemy. Także do zobaczenia, do jutra. Trzymajcie się. Jack TV żegna was.